Kiedy myślimy o kinie niemym, jednym z pierwszych skojarzeń jest Charlie Chaplin, bo to on udoskonalił znacząco filmową komedię, jeszcze zanim zaczęto kręcić filmy dźwiękowe, a nawet w takich miał swój udział. Dziś co nieco opowiem o tym człowieku. Był on niezwykle utalentowany, pracowity i był perfekcjonistą. Zapraszam. Charles Spencer Chaplin urodził się 16 kwietnia 1889 roku w Londynie. Jego rodzice byli artystami wodewilowymi, których kariera niestety szybko się zakończyła, podobnie jak ich małżeństwo. Przez to Charlie z matką i starszym bratem Sydneyem znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Problemy zdrowotne Hanny Chaplin jeszcze bardziej pogorszyła sytuację, przez co rodzina pogrążyła się w nędzy. Charlie z bratem od najmłodszych lat podejmowali prace dorywcze w sklepach, zakładach usługowych czy fabrykach, by mieć co jeść. Niestety zdrowie ich matki stale się pogarszało i wylądowała w szpitalu, a Charlie i Sydney w przytułku. Edukacja Chaplina trwała 2 lata. Przez to Hanna Chaplin nie mogła zapewnić dzieciom opieki, Charlie i Sydney trafili chwilowo do schorowanego i nadużywającego alkoholu ojca. W 1898 roku Hanna Chaplin wyszła ze szpitala i znowu chłopcy mogli zamieszkać z matką. W tym samym roku rozpoczęła się przygoda ze sceną Charlie'ego Chaplina. Przez pierwszych 15 lat Chaplin związany był z brytyjskim teatrem wodewilowym. Podczas tournée ćwiczył zręczność, nabywał grację i obserwował występujących tam klaunów i artystów kabaretowych. Kolejnym krokiem ku sławie była rola gazeciarza w sztuce Sainsbury'ego Jim, romans z Krainy Obfitości, a później rola chłopca na posyłki w sztuce Gilletta, Sherlock Holmes. W obu sztukach Chaplin został zauważony i pozytywnie o nim pisano w recenzjach. Wycinki z tych recenzji Chaplin przechowywał do końca życia. W 1906 roku dołączył do zespołu Val Pink's Workmen, który specjalizował się w widowiskach slapstickowych. Tam czekały na Chaplina skecze, parodie i pantomimy. W skeczu naprawy po raz pierwszy odegrał partię mimiczną. Następnie przyjęto go do Casey's Circus, którego specjalnością było zabawowe obrazowanie widowisk krewiowych. Tutaj Chaplin wypracował do perfekcji sztuczkę brania zakrętów, która później stała się znakiem firmowym w wielu jego filmach. I to w Casey's Circus po raz pierwszy sięgnął po bambusową laseczkę i zbyt mały melonik. Przełomowym momentem jednak był czas między 1907 a 1908 rokiem, kiedy Fred Carno przyjął Chaplina do swojej trupy. W trakcie tournée Chaplin po raz pierwszy otrzymał pierwszoplanową rolę. Trema odebrała jednak aktorowi głos. Sydney Chaplin zadbał o to, by jego brat mógł zagrać niemą rolę. W ten sposób Charlie Chaplin zabłysnął jako pijany dżentelmen w pantomimie Milczące ptaszki, co utorowało drogę jego kariery. Pierwszy wjazd do Stanów Zjednoczonych nie przyniósł sukcesu, ale wyjeżdżając tam później w 1912 roku zwrócił na siebie uwagę rolą ponownie pijaka, który łączył cechy poważnego dżentelmena z arystokracji z gagami. Jeden z występów zobaczył dyrektor wytwórni firmowej Keystone, Max Sennett, który wyszedł ze spektaklu olśniony i zachwycony. Szybko zaoferował Chaplinowi pracę. Ten jednak odmówił, bo wiedział, czym jest nędza i bał się porzucić stałą pracę. Filmowcy nie rezygnowali i zaoferowali ogromną wówczas stawkę $150 tygodniowo. Chaplin ostatecznie się zgodził, ale opuszczał trupę Freda Carno pełen obaw o przyszłość. Pierwszym filmem z udziałem Chaplina była 10-minutowa produkcja, aby zarobić na życie. Film ten nie przyjął się dobrze, ale Chaplin został zauważony. Przełomowym filmem okazała się Dziwna przygoda Mabel, bo do tego dzieła Sennett nakazał Chaplinowi wymyślić własny kostium. I tak Chaplin założył workowate spodnie, za duże buty, melonik i laskę, atrybuty, które kojarzymy do dziś. Aby się nieco postarzyć, dodał jeszcze charakterystyczny wąsik. W kolejnych filmach postać małego Trumpa ewoluowała od złośliwego, zaczepnego ulicznika do stonowanego, nieśmiałego romantyka, który w każdej sytuacji zachowywał się jak dżentelmen. Chaplin dojrzewał jako twórca. Wzbogacał nie tylko technikę pracy, ale także samoświadomość artystyczną. Chaplin rozumiał, jak istotne jest zrozumienie psychiki ludzkiej i jak sterować emocjami publiczności. Wkrótce sam zaczął wymyślać i reżyserować swoje filmy. Swobodnie decydował o tym, jak film ma wyglądać, wprowadzał nowe numery komediowe, dobierał znakomitych aktorów. Jednocześnie zbierał wiele pochlebnych opinii. Dalej dopracowywał swoje filmy, dowcip stał się subtelniejszy, rozwijał fabułę, było trochę satyry i dodał ciut patosu. Charlie Chaplin stał się tak rozpoznawalny, że odbierał hołdy nawet bez kostiumu małego Trumpa. Popularność nie wpłynęła na charakter i zachowanie Chaplina.
ponieważ doświadczył biedy, do końca życia bał się, że ona do niego wróci. Co tydzień odkładał większość pieniędzy, żył skromnie, starał się rozsądnie gospodarować pieniędzmi. Zdawał sobie też sprawę, że sukces można osiągnąć przez stałą pracę nad sobą. Traktował to nawet dosłownie. Codziennie biegał, grał w tenisa, uprawiał gimnastykę. Nie zapomniał też o treningu aktorskim. Wraz z doradczynią ćwiczył wymowę i sceniczne zachowanie. Rozwijał się także muzycznie. Grał na skrzypcach i wiolonczeli oraz trochę słabiej na pianinie. Ponieważ Charlie Chaplin do szkoły chodził tylko przez 2 lata, chciał jakoś nadrobić braki w wykształceniu. Dlatego bardzo dużo czytał, ale trudniejsze pozycje niestety były zbyt wymagające. Chaplin pragnął być uważany za intelektualistę, dlatego szukał ludzi dobrze wykształconych jako towarzysze rozmów. Miał przyjemność rozmawiać z Albertem Einsteinem, Herbertem George'em Wellsem, Winstonem Churchillem czy Mahatmą Gandhim. Coś niesamowitego. Cechą, która charakteryzowała Chaplina w pracy, był perfekcjonizm. Z jednej strony był on motorem dla przyszłych dokonań, z drugiej strony stanowił problem dla współpracowników. Chaplin oddawał się pracy bez odpoczynku. Uważał, że bez jego nadzoru praca nie przyniesie oczekiwanych efektów. Gdyby mógł, odgrywałby każdą rolę, reżyserowałby film, skomponowałby muzykę i zmontował film. Nie przyjmował niczego, co nie pasowało do jego wyobrażenia. Każdy błąd musiał być korygowany, nieraz wielokrotnie. Rekordem jest powtarzanie sceny ze Świateł Wielkiego Miasta, w której niewidoma kwiaciarka wręcza kwiatek Charliemu. Ujęcie to powtarzano aż 342 razy. Chaplin przyznał, że, tu cytuję, nie było to winą dziewczyny, ale częściowo moją własną, bo doprowadziłem się do stanu histerii w dążeniu do perfekcji. Koniec cytatu. Co więcej, Chaplin bardzo nie lubił, gdy go rozpraszano i nie wykonywano poleceń oraz krytyki. Zdarzało się, że ktoś w ten sposób stracił pracę. Chaplin życzył sobie, żeby do pracy przychodzili wszyscy członkowie ekipy, w tym aktorzy, którzy danego dnia nie mieli planowanych zdjęć. To dlatego, że chciał realizować od razu pomysły, które nagle go nawiedzały. Po pracy na planie Chaplin poświęcał wiele czasu w montażowni, przeglądając wielokrotnie materiał, by wybrane fragmenty stanowiły perfekcyjną całość. Następnie sprawdzał, czy efekty pracy podobają się odbiorcom. Nie pytał ich o opinię, lecz obserwował reakcję w trakcie pokazu filmu. W 1930 roku, gdy na topie były już filmy mówione, Chaplin nakręcił film niemy, Światła Wielkiego Miasta. Ale zdecydował się pójść na ustępstwo i wzbogacić swój film muzyką, którą samodzielnie skomponował. Mimo braku edukacji muzycznej, w wieku 27 lat założył wydawnictwo muzyczne Charles Chaplin Music Company, które wydało 3 skomponowane przez niego utwory. Ponieważ Chaplin nie znał się na zapisie nutowym, sam nocił muzykę, a kompetentna osoba zapisywała ją. Przez lata talent muzyczny Chaplina się rozwijał i doceniono go dopiero w 1973 roku, kiedy Chaplin otrzymał Oscara za najlepszą muzykę do filmu Światła Rampy. Charlie Chaplin wydał również 4 książki, w których skupił się na swoich wspomnieniach. Moja cudowna podróż z 1922 roku dotyczyła sentymentalnej podróży do rodzinnej Anglii, gdy Chaplin był już sławny. W 1933 roku powstała seria artykułów Komik ogląda świat, w której zawarł wrażenia z podróży po świecie. W 1964 roku została wydana autobiografia, a 9 lat później w formie galerii zdjęć pokazał historię swojego życia w książce Moje życie w zdjęciach. Ostatni raz małego Trumpa można było zobaczyć w filmie Dyktator z 1940 roku. Był to pierwszy w pełni udźwiękowiony film Chaplina i był odpowiedzią na ówczesną sytuację polityczną. Przez swoją działalność na konferencjach, wiecach był posądzany o bycie komunistą, przez co miewał problemy z dystrybucją swoich filmów. Prawda jest taka, że Chaplinowi zależało na pokoju i chciałby II wojna światowa jak najszybciej się zakończyła. Ostatnim amerykańskim filmem Chaplina były Światła Rampy z 1952 roku. Później wraz z rodziną wyjechał do Szwajcarii, gdzie zrealizował swoje 2 ostatnie filmy – Król w Nowym Jorku i Hrabinę z Hongkongu. Charlie Chaplin był 4-krotnie żonaty i to z 4. żoną, Uną O'Neill, spędził najwięcej czasu – 34 lata. Mimo sporej różnicy wieku bardzo się kochali. Ona urodziła Charliemu 8 dzieci, m.in. Geraldine, która poszła w ślady rodziców i została aktorką. Charlie Chaplin zmarł 25 grudnia 1977 roku w wieku 88 lat. Za życia zdobył wiele nagród, w tym 2 Oscary honorowe, a także królowa Elżbieta II nadała mu tytuł szlachecki. Zostawił po sobie wielki dorobek artystyczny i wiele niezapomnianych ról. Zachęcam do podzielenia się w komentarzu, jakie filmy Chaplina zrobiły na Was wrażenie.
według mnie był niesamowitym artystą, który znacznie przyczynił się do rozwoju komedii. Jego historia zachęciła mnie do zapoznania się z jego filmografią i również ja Was do tego zachęcam. Bella tu s'adore, je notre socca fore, je notre si t'avore, je la tu la toi.